Wywiązujemy się faktycznie na piątkę, jeżeli chodzi o różnego rodzaju organizacje mistrzostw świata, Europy czy Polski. Natomiast za każdym razem podchodzimy do tego bardzo poważnie. Za każdym razem tworzymy zespoły zadaniowe, które realizują dane mistrzostwa. Bardzo się cieszę na tą współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki. To bardzo ciekawe pary, bo ta para, w której zmierzy się Basket 25 Bydgoszcz z Polonią Warszawa. Myślę, że dla Polonii Warszawa było to bardzo korzystne rysowanie akurat z tej czwórki, która była na dole, a też i druga para z udziałem zespołów Gorzowa i Lublina, także myślę, dostarczy dużo emocji. Zobaczymy, z kim będziemy mieli przyjemność grać w półfinale, ale na pewno zakładamy, że będziemy starali się wygrać i wystąpić w finale, żeby to trofeum obronić. Jako też wiceprezes Morskiego Związku Koszykówki, no nie mogę mówić inaczej, niż że faworytem jest zespół z Gdyni. Zresztą tabela ligowa wskazuje na to, że jest to zespół w tej chwili w Polsce najmocniejszy. U19 jest to nowa kategoria wiekowa, dopiero tworzona. Zespół U22, który zdobył to trofeum rok temu, występuje teraz na parkietach Ekstraklasy. U19 składa się z zawodniczek, których kilka ma to frajdę grania w Ekstraklasie. To jest Kamila Borkowska, jest Magda Szymkiewicz. One już tutaj poznały smak boju na najwyższym poziomie. To też pokazuje, że bardzo dbamy o młodzież. Nie tylko ta piramida sportowa jest bardzo ważna, ale również imprezy dla tej młodzieży. No i oczywiście miną emocje, jeżeli chodzi o Puchar Polski, to od razu wszystkich zapraszamy w czerwcu na Mistrzostwa Polski 3x3. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z miastem Gdynia. Ten turniej był, jak wszyscy przyznają, jednym z lepszych turniejów, jakie się odbyły w historii tej polskiej koszykówki 3x3. Świetne miejsce. Myślę, że w czerwcu nad morze wszyscy chętnie przyjadą, więc tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że zrobimy powtórkę z miastem Gdynia, szczególnie, że to tak jak powiedział przed chwilą na konferencji wiceprezydent Lucyk, mamy przecież w dorobku w Gdyni dwa turnieje rangi Eurotour 3x3, więc są tutaj tradycje. Są możliwości, szkoda byłoby ich nie wykorzystać.